Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition na modach, modyfikacja Vigilant i jesteśmy w posiadłości Bruyont. I musimy dowiedzieć się, co tutaj się wydarzyło. Już się tak akurat składa, że troszkę żeśmy wyeksplorowali i szukamy dalej szczęścia w poszukiwaniach. The fuck was that? Ale ktoś kurde wymyślił, co? Oby tylko nie było to coś na zasadzie szukania drogi, bo nie lubię tego ostatnio. Aha, właśnie, bo wgrałem niby dialogi i może dlatego jest po angielsku teraz, kurde, ale może będzie dubbing, wiecie o co chodzi, bo chyba powinienem, może po tym odcinku to zrobię, że wgrałem teraz dodatek, żeby był dubbing, ale po tym wgraniu dodatku chyba powinienem jeszcze wgrać z powrotem spolszczenie, coś takiego pewnie, ła. Przeżyjemy jakoś, ewentualnie, na razie powiem wam o co chodzi. Co to kurwa jest? Tak, jest po angielsku. To jest jakaś informacja dla Heather, że młody panicz dzisiaj bawił się na schodach i na holu cały dzień, czy tam dzisiaj po prostu, i zostawił pełno gratów na tam dookoła, co nie, więc proszę posprzątaj, żeby nie było przypału, bo przyjeżdża ważny gość z imperialnego miasta, podpisano Lamtor. Dziwnie. O, zauważyło mnie. Co to, cokolwiek to jest. Larwa. Po prostu sprawdzam, czy tam czegoś nie ma fajnego.
Zniknij. Ła. No, zależy od dnia, ale lubię ostatnimi czasy grać w taką gierkę, gdzie nie trzeba rozkminiać, gdzie mam iść. Już mogę rozkminiać, kurde, zagadkę, ale nie gdzie mam iść, to po prostu, bo wiecie, to jest... Więc mam nadzieję, że... Chyba dobrze poszedłem. Wow, nieźle. Nieźle, nieźle. O kurwa, 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 o kurwa. Fusrudanie mogę? Co jest? Nie wybrałem żadnego. No co, bierz. Nie mogę. Nie działa. A, raz dziennie są. To jeszcze, to było dzisiaj, jak użyłem ostatnim razem? Nie widziałem. Gin. Gin. Ogólnie wiecie, staram się, żeby zawsze było po polsku i żeby każdy mógł sobie obejrzeć tam gierki, w które gramy. Ale zakładam też często, że no, będziecie tam coś rozumieli sami po tym angielsku jednak, nie? Ja zawsze jak jest po angielsku, to tak mniej więcej będę tłumaczył, o co chodzi, ale nie wszystko, żeby tam... Żeby nie przesadzać. Okej, dobra, mamy tu coś. Jakiś ołtarz, jakiś dispel. Czyli tak jakby jak rzucasz czar, to jest spell, a jak zdejmujesz czar, to jest dispel. No to to było zdjęcie czaru jakby. Okej, okay, to się stało, jak tam poszli, jak dotknęliśmy tego, dotknęliśmy. Dobra, to w takim razie szukamy dalej. Tutaj coś jest. Dostałem klucz. Więc już jest bonus. Regały, no spokaż. Okej, okay, książki. Ciekawe. Jakby miał ktoś ochotę na lekturę w nawiedzonym domu, czy coś. Jak widzimy, dosyć sporo przeczytałem. Judgment? Jeżeli to jest po angielsku, to rozumiem, że to jest jakby... Z tego. Z modyfikacji. Weźmiemy to. Ja po tym odcinku spróbuję zgrać w polszczenie. Zgrać w polszczenie. Jeszcze raz. To może sobie wtedy przeczytamy.
A teraz szukajmy dalej drogi. Tu się nigdzie dalej nie da iść. Tam. Tu chcę chyba, nie? Nie? Chyba nie. Ale sprawdźmy, które drzwi teraz się przed nami otworzą. Nie te. Tu już byliśmy. Chodźmy na dół. Chyba dobrze idę, ale o co jest tu? To jest wyjście na ten. A sprawdźmy, czy nas wypuści teraz. Nie, okej. Dobrze wiedzieć. Siema. No oby. Okej. Dzban. Dyzban. Jeszcze tam jesteś? Myślałem, że jak się obrócę, to cię nie będzie. I oto jest pytanie, czy kurde dobre granie strachu podczas przechodzenia gierek horrorowych? Wow. Będzie dobrze o mnie świadczyć, nie? Jestem kurde taki strachliwy aż. Wiecie, jeżeli dobrze będę to grał i wy będziecie wierzyć, że się boję, to potem będziecie nazywali mnie tchórzem, bo się boję w pieprzone gry grać. Ale z drugiej strony będzie dobry show. No chyba, że się będę bał, naprawdę. Znalazłem to, co mój pan słyszy w nocy, to czerwona wiedźma łaziła po suficie. Śledzi mnie. Teraz jest przed moimi drzwiami, ale jest tam tylko w nocy. Na pewno zniknie rano. Potem powiem panu Bartolo o niej. Okej. Czerwona wiedźma. Gulp. Wow, za dużo tych drzwi żeśmy pootwierali. Hola, hola. Jak są schody, to może chodźcie najpierw jeszcze tu. Balu. Nie mów takich dziwnych historii młodemu paniczowi. Nie mówię tego dlatego, że jesteś Eileidem. Ale w edukacji młodego szlachcica nie ma po prostu miejsca na czarną magię. I ludzi, którzy już dawno odeszli. Nie chcę, żebyś mu mówił takie rzeczy w przyszłości, nawet jeśli poprosi. Chcę jak najlepiej dla chłopca. Drogi Balu. Trochę się boję młodego panicza. Czy mylę się? Te jego mroczne oczy.
Mam wrażenie, jakbym patrzył w oblivion, gdy je widzę. Wow. Cała się trzęsę. Czy mógłbyś powstrzymać to trzęsienie swoimi mocnymi ramionami? Dzisiaj w nocy też, Patricia. Okej. Okay. Okej, okay, w takim razie chyba schody. Jeszcze najpierw na dół. Wino musi być. Aha, dziękuję. Wolę, jak są otwarte. O kurwa. Szczury. Okej, okay, tutaj się wchodzi do piwnicy, nie mamy wejścia jeszcze. Czasami na mapkę może zerknę, to pokażę. Tutaj jest jakiś Curse of Corruption teraz. Jakiś, kurde, następny jakiś totemik chyba. Sprawdźmy górę. Byłem tu już? Okej, okay. Nic tam na górze nie było w sumie. To znajdźmy w takim razie ten Blood Curse of Corruption. Jest. Ale dzicz. Co jej uciąłeś? Znaczy temu. Przecież nie ma głowy, haha. Victim. Patricia, o nie. Paskudne imię Balcie, żeby miało jakieś znaczenie dodatkowe oprócz tego, że jest tak popularne. O, ktoś tam stoi na górze? Jakby nie. W ogień wszedł. Czubek. Ciekawe, jaki to ma atak, nie chcę wiedzieć. O ile w ogóle ma, może nie ma. Patrzcie, jak fu.
Co tam masz? Słaba trucizna, słaba trucizna. Motherfucker. Da, motherfucker. O, platformowo. Ten nasz gostek zawsze był słaby w skakaniu tutaj. A przynajmniej w skakaniu do góry. Kiedy miał do wskoczenia na platformę właśnie do góry, to o, albo przez coś po prostu przeskoczyć, to ciężko, ale widzę, że tutaj podołał. Wow, te dźwięki, ich ilość. Oła, co? Skąd? Przechodzi przez ten, kurde, ogień chyba. Przez ścianę. Jak to nic nie ma na tym piedestale, co ja mam zrobić? Tak to jest, niektórzy ludzie tak mają, nie? Że mają jeden tok myślenia i jak to się nie zgadza, to już chuj, no nie wiem, nie? Przecież to jest jedyne, co wymyśliłem, jak mam teraz żyć. I co mam po tych rurkach przejść? Zajebiście. F5. Coś dziwna ta rurka, nie? Tylko krzywa. O, shit. A, bo to takie, wiecie, wizualna, taka ta, iluzja, iluzja. Cii, nie teraz. Za dużo tych dźwięków. Dziwnych. Wow. Za dużo korytarzów. Chyba wszystkie tutaj prowadziły. Ty, bo z kiedy ktoś tam stał, kurde? Nie zdawało mi się. No cześć. Ole pierdolną. Kurde, dawno takiego przeciwnika nie było, nie? Co by nas tak machnął szybko? Który by tu krzyk w takim razie wziąć? No duch czempiona pozostaje. Czemu nie mogę iść?
może teraz. No dobra, załóżmy sobie jakąś truciznę. Mocna trucizna. Kurwa. Wojownik. Gdzie jesteś? Chyba. Nie wiem, gdzie on to wbił, ale ważne, że wygraliśmy. No nie, zatrzasnął się kurwa za drzwiami. Dobra, to wszystko, tak? Dobrze. Niech będzie. A dostałem jakiś klucz chyba, nie? Bo oczywiście nie zwróciłem uwagi. Mam nadzieję przynajmniej. Może w końcu mnie wpuszczą do piwnicy. Tu się nic nie zmieniło. Mapka. To musimy zejść na dół i spróbować się tamtędy może dostać do tej piwnicy. Tą notatkę czytałem, nie? No. Mógłbym to wziąć. Tak, w razie czego. I co? Okej, okay, nie tak. Tutaj nie, tak. Okej. Okay. Za szybko mnie zniknęło to, co pisali, że klucz. Że... O, okej. Okay. Key to Julius Room, to jest jedyne, co dostałem, tak? Krasnoludzki pająk? Co ty tu kurwa robisz? Edry i dedry. Czuwam obecność. Idzie po ciebie śmierć. Jest to wiedźma. Oj, opierdol. Ale dzicz. No wiesz. Ale to było nieprzyjemne, co? Julia the Crimson. Okej, okay, nie wiem, o co chodziło z tym polskim dubbingiem nagle, jeb. Siema.
A po angielsku są napisy wszystkie. Bierzemy klucz. I tu mamy dziennik Markusa. Może zamknę na razie te drzwi, żeby było trochę bardziej swojsko. I tego, byśmy sobie... Ja spróbuję wgrać spolszczenie z powrotem i w następnym odcinku przeczytamy sobie ten jego cały dziennik. Dostałem jakiś klucz, nie wiem jaki. Nie, nic nie śpi, co to pojebało ci. I tego, no. Także dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale. I do zobaczenia w następnym odcinku przygód Skyrim Special Edition na modach dodatek, a raczej modyfikacja Vigilant. Na razie.